Cześć. Dzisiaj trzy najlepsze ćwiczenia na siłowni i na lepsze pociągnięcie. Chcesz zobaczyć, gdzie trenujemy? Wejdź na www.gymeltoro.pl. Zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, a wtedy na pewno nie przegapisz kolejnych odcinków. Zaczynamy! Ćwiczenie wykonujemy na wyciągu górnym, używając długiego drążka. Łapiemy drążek nachwytem nieznacznie szerzej niż szerokość ramion. Stoimy pochyleni do przodu na lekko ugiętych nogach i wykonujemy ściągnięcie drążka w dół na minimalnie ugiętych ramionach. Na dole sekundowa pauza i powolny powrót do góry. Pamiętamy o mocnym napięciu mięśni brzucha. Do ćwiczenia używamy wyciągu górnego z pojedynczym uchwytem na dłoń. Tak samo jak w ćwiczeniu Cable Pullover, stoimy pochyleni w przód na lekko ugiętych nogach i wykonujemy ściągnięcie drążka w dół na minimalnie ugiętym ramieniu. Na dole sekundowa pauza i powolny powrót do góry. Pamiętamy o mocnym napięciu mięśni brzucha. Leżymy przodem na prostej podniesionej ławce. Jeżeli na siłowni nie ma dedykowanej ławki do seal row, możemy ustawić zwykłą ławkę na kilku talerzach lub steperach. Ręce swobodnie opuszczone w dół trzymają hantle. Wykonujemy przyciągnięcie hantli do tułowia, w górze sekundowa pauza, a następnie powolna faza ekscentryczna. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.